Eluwina, raz, dwa, trzy, dzień doberek, Houdini, znikasz ty. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Don Starwika. Gramy sobie jako Wendy. Mamy kozak śliczną bazę, która się robi coraz ładniejsza z każdym momentem. Ja tu myślę, że ognisko i alchemy engine i skrzynki jeszcze trzeba będzie przenieść na jej środek, ale tego nie będę wam robił już dzisiaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Zetniemy sobie ciebie, bo mi się nie podoba, tutaj się pamiętasz w mojej bazie. Wy, jeżeli pamiętacie się na tym kanale... Oj, przepraszam, mi się odbiło. Wy, jeżeli pamiętacie się na tym kanale, to świetnie. Zapraszam, żebyście robili tego więcej. Najlepiej, jak sobie jeszcze na dodatek zasubskrybujecie. O, albo to powinno być na środku tego... słuchajcie, tej figury, którą zrobiłem. I powinno idealnie zasięgiem wszystko obejmować. Och, uch. Dobra, zobaczmy teraz, jak przyjemnie zbiera się trawę. Coś fantastycznego. Quick pick, najlepsza modyfikacja. Więc bardzo się cieszę. Teraz, no, tak tuż po zasadzeniu, to gra z gekony mi się nie zrobią, na szczęście. Ale jest super, bo możemy naprawdę mega dużo trawy w rozsądnym czasie pozbierać. Oj, nie mam ze sobą latarni. Dobra, wezmę torcza. Więc super. No i widzicie, to kurczę, wreszcie... Jest sens to robić, to nie trwa 58 godzin, aż się chce po prostu, nie? Podejść sobie, zgarnąć tej trawki, cyk, 80 sztuk do kieszeni. No trochę mniej, ale 80 w kieszonce mam. Wsadzam to sobie tutaj. I eluwinka, nie? No to bym sobie załadował, nie wiem, a niech będzie tutaj. Z tymi narzędziami myślę, co zrobić, żeby one tak nie leżały tutaj. Może to wyrzucę, chociaż przynajmniej wszystko, żeby było w jednym miejscu. Tu niech będzie takie składowisko, powiedzmy, tych rzeczy. To se też wyrzucimy. Patyki se mogę mieć, trawę se mogę mieć. Młotek, siekierkę. To sobie wezmę, to sobie wezmę. O, wywara. O, to je odgoniło, tak jakby, tak? Nie. Dobra, zaatakujcie se. Beka z was. Tutaj sobie damy cykęsy te dwa. Na spirkę sobie mogę też tu wyrzucić do tych rzeczy. Dobra. Football helmet mam pod ręką. Przydałby mi się nowy, lepszy. Ale czy ja chcę iść gdzieś się bić? Sam nie wiem. Ale będę miał go pod ręką. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Weźmy sobie hambata. I teraz tak. To, żeby mi się nie ten nie psuło. Zróbmy sobie w ogóle sewing kit gdzieś po drodze. Czyli oczywiście zestaw do pozy... Nie mam stingerów żadnych. O, cholipka. A nie, to nie muszę. To z haunty tych robię. Z zębów. Bo przez to straciłem czapkę bawolą. I to już mi się nie podoba. Oj, to nie musiałem dwa razy tego używać. Co? Tak ciepło? Wow, połowa wiosny jest. Jakieś skrzynki na narzędzia mi się też przydadzą. Dobra, biorę Chestersona. On coś tu ma w sobie? Nie. Co my byśmy chcieli? Mógłbym świnie sfarmić za 5 dni pełnią. To tak akurat ostatni dzień trochę, żeby się za to zabrać. Mógłbym tego Monster Meat'a im poprzydzielać. Na przykład tu pójść jeszcze z pająków pozbierać, poprzydzielać im Monster Meat'a, wybić je. I potem w pełni sobie wybije jeszcze raz. Dobra, to weźmy Abigail, przywołajmy. Monster Meat'a powinienem mieć sporo. Relatywnie. Zgadza się. 32, 36. To na 8 świnek starczy. 9 nawet. Żeby sobie zrobić. To jest gitarka. Żeby je pozmieniać. Duża inwestycja. Ale skóry przede wszystkim będziemy dostawać na kolejne domy. Kozak. Jak inne świnie na to? Wysrane. Stosik. Dobra. Karmimy dalej.
Zapraszam. Dzięki Abigail za pomoc. Nie powinienem jej kłaść tego do jedzenia, bo przez to mniej świnek zamienię. Cyk. Cyk. Witamy w kolonii. Ładnie, tankuj. Very good. Porobiona. Raz. I dwa. I trzy. Dobra, wystarczy. Oj, nie płotek. Dobra. Dobra. Spoko, mogę sobie dostać trochę. Cyk, cyk, cyk. Karmimy kolejną. Bardzo ładna farma. Dobrze to sobie zrobić przed pełnią. Kurczę, biorąc pod uwagę właśnie bycie Wendy i posiadanie Abigail i to, ile ja mogę sobie tutaj, kurczę, farmić tych monster meatów z pająków, no to powoduje, że w ogóle jesteśmy w stanie niesamowicie wydajnie świnie farmić. Oczywiście, robienie tego na piechotę poza pełnią jest delikatnie czasochłonne, ale szczerze, biorąc pod uwagę ilość lutu, który dostajemy, no mi się wydaje, że totalnie git. Ej, trzy mięska z jakiegoś powodu wystarczają teraz. Cykens. Możemy je nawet wszystkie przeorać. Oczywiście, jak będzie pełnia, to się skupimy o wiele bardziej na tym. Dobra, dobra. Git. Elegancko. Ta, trzy monster mity z jakiegoś powodu wystarczają. Abigail ładnie stankowała. Teraz ja ładnie stankowałem. Elegancko. Dużo mięsa z tego mam. Damy to zaraz na suszenie wszystko. W razie czego jakiegoś hambata będę sobie mógł zrobić. A monster mita, no to wiecie, my w ogóle w hurtowych ilościach zaraz sfarmimy. Ta, coś jest, że one się zmieniają po ten, po trzech mięskach teraz. Ale to dobrze, ja nie będę narzekać. Gitarka. Bo to oznacza, że sfarmimy sobie wszystkie, słuchajcie. Nie wiem, dlaczego po trzech się zaczęły zmieniać, bo mi się wydaje, że cztery były poprzednio potrzebne. Ale no dobra. Oj, dostałem w hełm. Ale spoko, założył mi się kolejny. Mniej HP, to większe obrażenia Abigail. Więc to nie jest takie złe. Spoko, luz. Abigail też sobie trochę przyjmie. Bardzo ładnie pofarmione. Tutaj tak, wejdziemy sobie zgarnąć pigskina. Postawimy sobie monster mita, który zgnije. I to jest w porządku. Wrócimy na sekundkę do bazy. Bardzo ładna farma i to jeszcze 5 dni przed pełnią. Więc idealnie, bo później oni za 5 dni się znowu tutaj porespią. I będzie git. 20 mięsek, 11 pigskinów, co ważniejsze. Sfarmiliśmy. Tu sobie rozwiesimy od razu. Cyk, cyk, cyk. 10 mięsek rozwieszonych. 10 ładujemy tu i gitarka, słuchajcie. Oj, to Sanity mi ten uwala. To kiepsko, dobra. To zjedz to. Dobra, chodźmy na pająki. Możemy mieć Monster Meat'a od razu w zapasie. Możemy sobie pójść na tych. Albo tam na dół na pustynię, chociaż tam już chodzą królowe. To jest trochę trudniejsze. Ale moglibyśmy tak i jakimś kill-offem od razu coś tam sobie potyrać jakieś. Kill-offem potyrać jakieś. To jest mózgus. I tu jego dziecioki. Kill-offem byśmy sobie potyrali jakieś kamienie przy okazji. Gdzieś tam jak będziemy. Bo teraz tak, jest wiosna. Czy my chcemy schodzić do ruin? No jeszcze nie. W lato oczywiście Entliona pójdziemy sobie załatwić.
A może powinienem zrobić walkę z tym mózgusem? On nie jest ponoć jakoś turbo trudny. Mógłbym się przygotować. O, a co ja potrzebuję na Shadow Manipulator? Potrzebuję królików żywych, więc mógłbym pułapki sobie porobić i pójść na pustynię po króliki. A patyków tylko nie mam, ale to sobie zbiorę gdzieś po drodze. Ej, to jest fajny pomysł. Git, podoba mi się. To idziemy i sobie Shadow Manipulator zrobimy, będziemy mieć Dark Swordy, w ogóle jakieś takie rzeczy, nie? To jest zawsze fajne. Cyk, cyk. Patczoki zgarniamy. Idziemy na pająki. Witam, zapraszam. Całe stado ruszyło. Dobra, ty się zdenerwuj. Ja tu coś postaram się dopomóc. Cokolwiek, żeby nie być takim łakęsem, który tylko stoi z tyłu. Nawet mogę przyjąć, tak jak mówię, tych obrażeń trochę. Może nie wyrzucaj go. Ale unequip, żebym dostał trochę damage'u. Wiecie, o co chodzi. Takiego kontrolowanego, żeby Abigail biła troszkę więcej. Ta, nawet tyle. O, to jest znowu Spider Queen. Kolejna. Podnieś latarnię przede wszystkim. To sobie farmimy oczywiście. Jak jest jedna, to może byśmy jeszcze dali radę. Ale też jestem taki nieprzygotowany dość. I cyk, Monster Meat'a uzupełnione. Ta, jeden hełm mam tylko. No mógłbym ją porobić, nie? Ale... Tylko ona Abigail mi zabije. Ta. To bez sensu. No, don't leave me again. 30 jeszcze straciłem tej mentalności tutaj. To bez sensu. Ona oczywiście dzięki temu, że mam tą altankę, to relatywnie szybko wstanie. Ale no, na bossów muszę być ja przygotowany jednak. Abigail mi tutaj niewiele daje. W przypadku walk z bossami. Zgarnijmy sobie Skensa. Uciekamy Chesterek. Dobra, to co ja chciałem jeszcze potencjalnie zrobić? Aha, połapać chcę króliki. To git, to możemy porobić. To Shadow Manipulator będę miał. Ona w międzyczasie gdzieś tam podleveluje. O, tutaj się rozwalił ul. Pozgarnę sobie to wszystko. Znaczy mózgus pewnie rozwalił po prostu. Nie jest tak, że się rozwalił. Chodźmy. Let's go, let's go. Ta, pułapkę sobie zrobimy na króliczkęsy. To jakbym miał łopatę, to mógłbym je tu powykopywać w sumie. Dobra, to tak zrobimy może. Bo ja widzę, że oni tutaj są. Te dziury królicze. Więc na Prestihatitator myślę, że wystarczająco będzie. Ja to potrzebuję łopatę znaleźć. Może nie być takie proste. Jest i łopata. Git. Miodek sobie damy do lodówy. To sobie damy do zwierzęcych. To sobie damy do zwierzęcych. Tu damy do pajęczych rzeczy. 40 silku kolejne wpadło. Monster Meat do lodówy. Monster Meatów nigdy dość. Oho, może mnie atakować typek. To pamiętamy, że tutaj Abigail mi nie pomaga. Zdara od altarki, żeby nie anulowało mi walki, bo ja chcę sobie go załatwić, to jest dla mnie git opcja. A, tutaj kwiatki mi się zepsuły, to ona może nie działać teraz, ta altanka. To ma sensu nawet. To jakbym chciał, żeby Abigail szybciej zlevelowała, to powinienem 4 kwiatki tam sadzić. Nowe, nie? Bo tamte się psuły pewnie poprzednie. Dobra, to już sobie wsadzimy. Fajne tutaj te krzaki są, podobają mi się. Jak sobie jeszcze taką linię ładną zrobię, to będzie w ogóle sztos. Ta, tu się zepsuło. I cyk, sobie robimy.
I to od razu Abigail szybciej leveluje. Łopatę tutaj mamy elegancko. No tak, brońkę sobie może dam do lodówki na chwilę. Czy mnie to ustawia? No, mogę wziąć spirka, to sobie tu wsadzić póki co. I teraz tak, robimy pułapkę. Robimy ją tu. I królika muszę otworzyć z tej strony, żeby on w nią wbiegł. Kozak. Właśnie tak. Nie, tak nie rób. Elegancko. Bam, 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 baram, bam. Tam, dam, dam, daram, dam. Tutaj mamy pułapki szora. Ach, Jezus. Czy on przed Chesterem też ucieka, czy tylko przede mną? Przed Chesterem też, chyba. To nie utrudnia mi Chester, byku. Very good. Mamy drugiego. Dobra, Abigail się ulepszyła. Idziemy tu pułapeczką. I teraz łopata. O, to było ładne. Tak to powinno wyglądać od początku. Co do zasady. Tam czasterka, żebyśmy tylko sobie wrócili. Dobra. Tutaj robimy cyk. No i klasa. Raz, dwa, trzy. Oj, wydawało mi się, że to był czwarty. A mam trzy. Dobra, nie szkodzi. Git. No, teraz mam cztery na pewno. Ten mnie zaraz będzie mógł atakować. Ale to damy sobie radę. No, tę pułapkę tu zrzucę po prostu. Niech ona będzie taką, może nic nie oznaczać. Teraz tak, robimy sobie kapelusz. I nie pamiętam, co tam jeszcze musieliśmy zrobić, żeby Prestihatitator mieć. Na pewno top hat. Deski, no to ma sens. To tutaj sobie damy. A to chyba tutaj ładowałem wcześniej. A nie, jest git. Elegancko. Tu robimy tak. To sobie storujemy. Robimy cyk. Prestihatitator. Teraz korzystając z niego Instant Shadow Manipulator robimy. Nightmare Fuel potrzebuje to oczywiście. Mam, o kurde, się rzuciły. Co? Dobra jazda. Trochę beka z was. Dobra, Abigail się zlevelowała znowu. Znowu jest na tym poziomie, na którym powinna być. I Purple Gem jeszcze z Bishopa. Zrobiony i bardzo ładnie. Wyrzucamy sobie od razu. Młotkiem sobie to rozbijamy. Króliczki są uciekły. A co mogę wsadzić na łeb? Ale to będę mógł. No dobra, to nie będę. Sobie zakładał. Shadow Manipulator. Ja myślałem, żeby tu go zrobić, ale widzę, że jest za blisko, więc trzeba będzie trochę niżej. Ale to dobrze, żeby skrzynek nie zasłaniał w sumie. Zrobimy sobie go tutaj tak, o, wokół ogniska. Jako część ten, no już mamy magic, słuchajcie, możemy Dark Swordy robić. A jak Dark Swordy, to też za chwileczkę Night Armor. Tylko do tego Ritzów będę potrzebował. Ale to też się przyda i to też będzie fajne. Zjem sobie trochę suszu. To mnie generalnie ładnie, jeżeli chodzi o każdą statystykę, stawia na nogi. O, trawka, jak ładnie będzie szła, patrzcie. Sztosik to jest. Cyk, 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 cyk. Bo idzie tak, jak ją zbieraliśmy, nie? Dobra, to sobie łopatę wyrzucam. Kill off. Tego też nie potrzebuję. Włócznie, siekierę. Kapelusz. Parasol.
No nie potrzebuję gdzieś tam tych rzeczy. Nightmare Fuel oczywiście odłożymy do skrytki. Odłożymy też tu Living Log. Zwykłe te wezmę ze sobą. Kill Off mogę wyrzucić. Chociaż może nim sobie coś porobimy. Dlatego wezmę. Miedź Silk sobie odłożymy. Chestera sobie biorę. Tu takie rzeczy, git. To sobie zbieramy. Patyków pod ręką mam niedużo. Więc to pozbierajmy elegancko. Pięknie się to zbiera, jestem dużym fanem. Oj nie. A, ja wiem co chciałem. Ja chciałem kamienie, żeby więcej świnek porobić. To może przed 51 dniem na pewno by mi się udało nawet. Sztos tę trawę się zbiera. Podoba mi się to bardzo. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. No zabawy co nie miara, ale rezultat fenomenalny. Nawet nie przeszkadza, że to trzeba od tyłu sobie podejść. Bo ma to jakiś tam klimacik swój. A słuchajcie, jest to, no to, że to jest takie estetyczne, ładne, fajne w ogóle. To robi dużo roboty, mam wrażenie. Cyk, skrzynka z trawą. Dobra. Młotek, tak, młotek sobie wywalę. No i to taki był pomysł, żeby sobie pozbierać trochę kamienia jednak. Żeby dorobić tych domków świnek, porobić trochę kamieni cisanych. Tu mogę sobie po kamienie pójść też. Tutaj mam, nie muszę tam na te pająki łazić. No, to tak zróbmy. Dobra, kill off jeden mam. Weźmy jeszcze jeden i jeszcze jeden. Króliczki tu biegają koło bazy. Te berrybusze w ogóle bardzo wolno rosną na nich cokolwiek. Naprawdę wolno na nich rośnie, mam wrażenie. Tu sobie podejdźmy. Może przy nagrobku będzie też ten duszek, żeby sobie dla Abigail pozbierać jakieś rzeczy. Ona teraz jest skitrana, no ale oczywiście będzie się przydawać. Zaczynamy rozbijanie skałek. Czy ja chcę od razu się na 20 domków połasić kolejnych? Chyba mi 10, sorry. Chyba mi się nie uda nawet. Plus, no nie zdążyłbym tego wszystkiego sfarmić w nocy. Nawet za... Chociaż za Abigail... Na jakimś takim dużym wkurzeniu i żeby ona agresywnie była nastawiona do tych piarzy. No to może. Kurde, to jest nawet do zrobienia. To chodź, zapraszam cię. Powrek, kamienie, serombie. Cyk. Cyk. Bardzo ładnie. Jedziemy z kamieniami. My trochę ich mamy, ale jak chcemy tak porządnie się za to zabrać, trzeba porządnie pomyśleć. Tydzień został do lata, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Elegancko. Cykamy, rąbiemy. Mamy kamyczki. Tu moglibyśmy się też rozejrzeć, czy gdzieś deszczu meteorów nie było. Tego, gdzie wiecie, byłby ten okrągły głaz, który potencjalnie gdzieś do Celestial Portalu na zmianę postaci by nam się w przyszłości przydał. Nie, żeby nam się spieszyło jakoś turbo. Ja myślę, że później, no, na drugi rok, jak już będzie lecieć, jak już będziemy tak konkretnie się brać za walki, to sobie wtedy standardowo na Wolfganga, na late game się przerzucimy. Ale póki co, to tu możemy jeszcze rąbać, a rąbać nią w ogóle. Ja myślę, że jeszcze naprawdę daleko od maksymalnego potencjału jestem. Bo mówię, w Night Armorze, na low HP, gdyby walczyć, jeszcze wzmacniać te Abigail, to w ogóle byłby sztosik, nie? Dużo by szło wtedy ugrać. Jest! Tego potrzebowaliśmy. Patrzcie, tego poprzednio nie mogłem znaleźć. To jest Celestial Orb, Celestial Orb, czy jak zwał, tak zwał. I tu mamy nową tabliczkę. I tu możemy robić rzeczy. I będziemy mogli zmieniać postać, jak to sobie skraftujemy. I to jest super na maksa. Kozak. To się bardzo cieszę. Dalej przeżywam brak Walking Cane'u. Bosse będę przeżywać, bo mi wolno. A co? No tu ostrożnie.
Tu jakieś skały porozbijało, widzę, jak meteory waliły na łby głupie. To pozbierajmy oczywiście. Szukajmy tych księżycowych skał, bo one zawsze mogą być fajne i przydatne. Jeżeli gdzieś pospadały. Tutaj przejścia do jaskini na szczęście nie rozbiło. Drzewiec. Siema, byku. Och, nie mam broni. A samą Abigail go nie zabije. Dobra, to zaraz tu przyjdziemy. Przyjdziemy go załatwić 100%. Bo to jest living log dla nas potencjalny, więc my totalnie chcemy go zaorać. Dobra, oramy. To zbijmy jeszcze ten kill off do końca. I będziemy się wracać, żeby załatwić drzewca. I potem stawiamy tak, stawiamy dodatkowe chaty dla świnek. Dobra, na czym też ten kill off zużyć. Dobra, na tej skale jak będę wracać. Ale mam Celestial Orba, to jest dla mnie mega ważne. Bardzo się z tego cieszę. Bo czuję, że to dużo roboty mi będzie robić. Cyk. Gitarka. Oj, błąd. Gitarka, dziękuję. Dobra, powrót do bazy. Pom, 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 pom. Uciekamy stąd, bo tu dobry deszczyk wali, dobre pioruny. Jak dostanę na głupi łeb, to inoros. I wrócimy tu zaraz drzewce zaciukać. 4 moonroki mamy, potrzebuję ich tak no z 25, żeby móc zmienić postać potencjalnie. No i potem 4 za każdym razem, jak będę chciał to zrobić. To gdzieś tam do ogarnięcia. Tak, to sobie wyrzucimy. Królik se śpi. To sobie może tu wisieć, o, spadło sobie. Albo dajmy to tu, gdzieś koło tych magicznych rzeczy. Żeby było tu obok. Teraz tak, Nighter tu sobie zrzucam. Skałek sobie tu zrzucam. Z tego oczywiście refinujemy cutstone'y. Możemy no nawet trochę ich zrobić. Zróbmy nawet 14 ich. Ile jest na świńską chatę? Schowaj lanterna, żeby go nie palić. Ile jest na chatę świńską? 3 i 4 deski. Więc powinniśmy do wielokrotności i dobra, to żeby zrobić 5 domków, to zróbmy jeszcze jeden ten kamień. I 20 desek teraz potrzebuję machnąć. Trzymam. I z tego powinniśmy zrobić 20 desek. Tutaj sobie kamienie odłóżmy. Flinta mogę zostawić pod łapką, żeby mieć. Gitarka. Moonstone'y odłożę. Weźmy tak, zróbmy deski. 17 sztuk desek. Dużo drewna mam, więc sobie damy radę. Sztos. Naprawdę dobrze idzie, słuchajcie. Naprawdę ckamy wszystko. Jak potrzeba, w punkt, na styk. I mega dobrze sobie dajemy radę. Jeszcze raz. 2, 3. Dobra, desek mam na styk. Pięki sobie odkładamy. Ta, świńskie skóry sobie bierzemy jeszcze. Idziemy poustawiać trochę świnkersonów. Poustawiać ich do pionu. Czy dobrze policzyłem? Tak, wydaje mi się, że tak. A, tutaj bekę na razie ze świnek. Ale dobra, teraz tak. To od tego płotu jest odsunięte. I tu jest to. To jest raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Że jakby było na styk, to się styka z płotem. Więc teraz jak jesteśmy na styk, jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Oj, nie wiem, czy tak mogę policzyć. Dobra, tu jesteśmy tak. Wolę tak policzyć, odbycie na środku. To odbycie na środku, jesteśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć. Dziewięć odbycie na środku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, tylko muszę na wysokości dobrej.
No może na tej wysokości jakbym zrobił będzie prościej. Tylko 9 od płotu musi być. O, szlak by to. Dobra, chodź tu. I teraz tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest wysokość płotu. Czy tutaj jest wysokość płotu? Tutaj jest. Oj, zgubiłem się. Szlak by to. Dobra, czekajcie. Jesteśmy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Cyk, cyryk, cyk, 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 cyk. Jesteśmy tu. Jesteśmy tu, na środku. Tak, bo tu na środku też zasłaniam. Jesteśmy tu i jesteśmy teraz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Równo? Wygląda na to, że tak. Nie rozkminiajmy tego więcej, bo moje OCD mnie... Oj, to było chyba krzywo. Bo moje OCD mnie zabije. Cyk. Chester, byku. Sejrzesz z drogi, mordo. Sztos. Dobra, i tu jeszcze 5 domków do zrobienia pozostało. I będzie naprawdę gitarka. Jaranko. Fajnie ogarnięte, podoba mi się. Tutaj na cykensie, tutaj na cykensie. Moglibyśmy sobie pójść pod ziemię i zgarnąć trochę liquid bulbów. Wziąłbym od razu łopatę i podniosę ten, dobra, to Chestersona zostawię, bo jego i tak do podziemi nie wezmę. Zgarniemy sobie trochę light bulbów. Ja myślę, że przy okazji trochę trawy i patyków jeszcze stamtąd wykopiemy, które sobie zasadzimy zaraz. Bo czemu by nie? Kurde, muszę iść spać, bo dzisiaj już 8 odcinków czy coś takiego. No grubo ogólnie, bardzo. Hauncy są, ale to dobrze, to my zejdziemy akurat na dół. To sobie ominiemy atak haunców. O, roślina tu wjechała. I się bije z nietoperzami. To w sumie good, niech się bije. Elo. Spitalam na chatę. Dokładnie to na dół. Wsysa ludziksów. Ten se gęś jeszcze trzyma. Tak jest, że się znęca nad zwierzętami. Gnojek wstrętny. Dobra. Tego nie można wykopać, nie? Tak, to można tylko piknąć. No, ludzik, bludzik. Ciekawe to drzewo. Tak by się trochę zmieniło, nie? Kurczę, już jest dla mnie tak naturalne to podnoszenie tych przedmiotów. Tak po prostu, że nie wyobrażam sobie jakoś inaczej w to w ogóle tego robić, nie? Śmieszne. No, pizgaj się z nimi, co się tam będziesz. O kurde, dużo ich tu też. A ja nie mam żadnej broni. Co zabawne. Złożę za hełm chociaż. Żeby nie było, że tak aż tak na wyjebce jestem. Że dobra, no zbieram sobie surowce, kiedy ona się leje, nie? No ale dobrze się bije to. Gdzie jej tam jestem do szczęścia potrzebny. Ja tylko lód tylko zbieram. Dzięki, dzięki, że mi tak elegancko przyfarmiłeś wszystko. Jest to miłe i ja to doceniam. O, Spider Queen.
Siema. Dobrze cię widzieć. Nie atakuj jej tylko. No fuck, agresywna na wszystko, no tak. Przecież ktoś mądry takie ustawienia zrobił, prawda Tomek? Podgarniemy sobie tutaj te trawki i wszystko. Tego nigdy dość. Cykens. A z jaskiń to można bezkarnie zgarnąć, a tylko nie mam papu. Dobra, chodźmy stąd gdzieś, gdzie są light bulbsy. Cyk. Cyk. Tak, gdzieś gdzie light bulbsy są, musimy przebić. Tu te pająki najlepiej ominąć. Z królową na czele. Oj. Na głupi łeb zaraz zbiorę. I dostałem na głupi łeb. Ale tu mogą dżemy za to spaść, więc trzeba uważnie obserwować, co się dzieje. Bo czasami jakiś blue dżem się dorwie. Czasami coś w ogóle fajnego. Warto śledzić. Te upadki takie. Dobra, tutaj sobie zgarniamy. Cyk. Cyk. Pojedyncze same te light bulby, niestety. Tu sobie przeciekamy. 6 dni jeszcze. Czy tutaj jakieś light bulbsy będziemy mieć? W tej części biomu. Chyba tak średnio. Ale przejdziemy sobie też, żeby zacząć już oglądać pomalutku. Tak startowa okolica, jak tutaj wygląda w cavesach. Żeby mieć chociaż jakieś pojęcie o tym. Oczywiście nie wychodzę jakoś bardzo stąd. Więc, ale tu widzę, że jest trochę inaczej, bo na starcie mam jakieś stawy. I tam są od razu małpy. Więc trochę inaczej niż byłem przyzwyczajony, ale to fajnie. Jak coś się różni od poprzedniej gry, no to tylko z korzyścią, słuchajcie, dla tego, jak interesujący będzie materiał, naturalnie. Nie wiem, czy nie powinienem sobie pozostawiać trochę. Powinienem sobie zostawić trochę tych surowców, bo oj, nie wiem, czy tędy powinienem wychodzić. Bo to do jakiegoś innego miejsca mnie wywali, nie? Gdzieś, gdzie jeszcze dziury nie odkryłem i nie wiem, czy chcę odkrywać. Tak, dobrze mówię? Cześć, cofnąłem do dobrego wyjścia. O, jestem tu. Środek pustyni, spoko. Dobra, z hauntsami sobie Abigail poradzi. Ale nie ma żadnej broni, to mi trochę urąga, że tak powiem. Ej, bez sensu, żebym wracał do bazy tędy. Pójdę na dół. I dołem sobie przelecę. Przecież tu mam wejście obok. A teraz chyba hauntsy się zanulują w ogóle, jak zejdę na dół i zazwrócę. A w ogóle to zaraz pełnia, więc farmimy świnkersony. To jest istotna rzecz, która się tutaj będzie wydarzyć, słuchajcie. I nie wolno nam jej przegapić, co ważne. No, bo to nu. Takie przegapianki tutaj, to niefajna sprawa, byczku. Dobra. Drugie wyjście. Nie spartolić teraz tego. O, tu mamy podwójnego light bulba, co poprzedniego nie wziąłem. I tutaj też podwójny, byku. Sztosik. Inna gadka. Bardzo ładnie. Dobra, to jest sekrecik. Krytek. No i tu sobie wyłazimy i jest tak jak powinno być teraz wszystko. Very good, my friend.
Ten se znowu te gęś tam kurczę eksperymentuje na niej. No sadysta. Sadysta, słuchajcie. Oj, tylko nie bij się tam, proszę cię. Dziękuję ci. Ciekaw jestem, czy przylecą teraz te bysiorki się ze mną bić. Houndy. O, zostałem na łeb głupi. No to ty dostaniesz trochę bardziej. Ej, bazę teraz widać z daleka, jak mam orba w niej. Sztosik. Podoba mi się taka jazda. Zróbmy sobie tu jakąś szamę. O, tu mi wszystko wyschło. Oj, coś mi się kliknęło. Dobra, o, pogniły mi rzeczy też. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Niech się robią meatballsy. Oj, lód mi przerzuciło, nie to gdzie chciałem. To bierzemy. Te krzaki zanim zakwitną, to tutaj 5 lat minie. Tak coś się boję. Dobra, jerki tu wrzucamy. Tu czy tu? Nie, tu lód tylko został. Tutaj byśmy sobie trawki dosadzili. Tylko zanim ja ją dosadzę, to bym sobie, słuchajcie, płotek dokończył, tak częściowo chociaż. Żeby zrobić tam gate'a jakiegoś. Tego może co tu mam, bym sobie wstawił. I zrobiłbym sobie więcej tych płotków. A na więcej płotków potrzebuję liny. A mam tyle trawy, że jestem w stanie spokojnie to machnąć. Kolejny wieczór to będzie pełnia. Dobra, to sobie zrobimy już w następnym odcinku. Dzięki za uwagę, siemano.